że ja na to sama nie wpadłam. Ja nie wiem, dlaczego to jeszcze nie powstało. Będzie to ikoniczna przemiana połączona ze storytime, bo akurat się tak składa, że ja się znam z panią Izą Kisio. Nawet miałam chyba do niej numer telefonu kiedyś. Odtwarzamy dzisiaj klasyczny makijaż tej ikony, aktorki, piosenkarki, filantropki, kobiety renesansu, jaką jest Izabela Kisio-Skorupa. Mimo tego, że moja twarz jest za jasna, do niedawna pracowałam w galerii handlowej i sprzedawałam perfumy. Pracowałam w dwóch gdańskich galeriach handlowych, jako że pani Iza z tego co wiem mieszka w Gdańsku, ale okazjonalnie też jeździ do Warszawy. Pracowałam tam, ola Boga, chyba 4 lata, to bardzo często jej doradzałam i pomagałam z zakupami. Jednak sprzedaż perfum to jest troszeczkę dłuższy proces i często wymaga on bezpośredniego kontaktu z konsultantem, dłuższego wywiadu, rozmowy. No to pani Iza wpadała sobie na pogaduchy o zapachach, ale też o życiu, tak po prostu. Nam po prostu ekskluzywne informacje z tych wszystkich pogaduszek, które odbyłyśmy na przestrzeni tych 3-4 lat, kiedy ja tam pracowałam. Ja wiem, jakich pomadek używa, bo bardzo chętnie się tym dzieliła. Wiem, jakich perfum używa, co zaraz pozwolę sobie zdradzić, chociaż to może już być nieaktualne, bo wiem, że ona dosyć często te zapachy wymieniała. Pomadek ona na pewno miała coś z Avonu, coś z Maybelline, bardzo zróżnicowane te marki. Wszystkie to były takie ostre różowe, ostre fiolety, bardzo intensywne, mocne kolory i nosiła je wszystkie ze sobą. Nawet nie trzeba było jej specjalnie pytać o to, żeby się tym podzieliła. Ona po prostu miała naturę tej takiej beauty blogerki i dzieliła się swoimi odkryciami. To zdjęcie, które ja pokazałam na samym początku, w ogóle nie jest z pracy. To zdjęcie było wykonane na festiwalu filmowym w Gdyni, chyba w 2022 roku, o ile się nie mylę. Pamiętam to spotkanie bardzo wyraźnie, dlatego że to było w Teatrze Muzycznym Gdyni, gdzie wstęp mieli tylko goście festiwalu, ludzie z branży i z tymi VIP-owskimi plakietkami. Wtedy nie miałam tej VIP-owskiej plakietki, ja miałam plakietkę zwykłego kmiecia. Prowadził mnie tam mój ówczesny chłopak, tak trochę gdzieś tam tylnym wejściem na krzywy ryj, więc ja starałam się nie rzucać w oczy. On mi tam wziął jakąś kawkę, siedliśmy sobie z boczku i staraliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Wtedy pojawia się ona, cała na biało. Robiła sobie wcześniej zdjęcia z jakimiś wolontariuszkami, ale w momencie, kiedy nasze oczy się spotkały, tylko usłyszałam: cześć kochana, bo już wtedy mnie rozpoznawała z twarzy. Jezu, mi było tak miło wtedy. Tam pogaduchy, szmery, bajery i tak dalej. Oczywiście musiała mi pokazać wszystkie zapachy, które ze sobą wzięła. Ona powinna była zostać ambasadorką naszej marki, bo dosłownie ona miała pół asortymentu wykupione, wszystko nosiła ze sobą w torebce. No, takiego klienta to tylko cenić. Zawsze była osobą, która miała bardzo dużo takiej pozytywnej energii. W ogóle ja jestem jakąś ekspedientką, która z nią rozmawiała i sprzedawała jej perfumy raz na jakiś czas i ona po prostu podbiega do mnie na festiwalu, żeby mnie przytulić, przywitać się, pogadać co tam, no po prostu przesłodkie. Ulubione zapachy Izy Kisio to były oczywiście Baccarat Rouge 540, Tabacco Vanille Toma Forda i Addict Diora. Dużo osób pisze mi swoje propozycje odnośnie tego, w kogo mam zmienić się w następnym TikToku, czyli makijaż odtworzyć i tak dalej. Ja wszystko sobie notuję bardzo chętnie, tylko jedna sprawa. Moje przemiany nigdy nie są prześmiewcze. Jeżeli odtwarzam czyjś makijaż, nawet jeżeli jest troszeczkę odważny i nietypowy, tak jak ten dzisiaj, to zawsze robię to z po prostu miłą intencją. Troszeczkę jest takie mrugnięcie okiem, laurka dla tej osoby. Na pewno nie chcę odtwarzać czyjegoś makijażu, żeby go wyśmiać za to. Pani Iza właśnie też jest bardzo barwną postacią i zawsze mi się z nią bardzo ciekawie rozmawiało. Ta każda rozmowa była takim po prostu rollercoasterem emocji, bo w jej życiu się zawsze naprawdę dużo działo. Nie wiem, czy pani Iza wciąż ma TikToka, jeżeli ma, to ją pozdrawiam oczywiście. No i z przykrością informuję, że już nie pracuje jako perfumiara, więc nie zobaczymy się w żadnej galerii handlowej, przynajmniej nie w takiej relacji jak wcześniej. Ale jeżeli się dowiem, że ktoś nie dał tam pani zniżki, to oczywiście przyjdę i ich dojadę. Najbliższy kolor pomadki, jaki ja posiadam do tego, co nosiła pani Iza, to Heroin z Maka i chyba połączę to jeszcze z jakąś inną basic różową pomadką. Iza też łączyła różne pomadki, więc ja robię tak samo. Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że slay. Co to jest? Zabawa jakaś? Czemu ty mi tutaj kurwa dzwonisz, debilu? Ja jestem zajęta i nie mam czasu na rozmowy.